Witaj, dzień dobry. Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć Wam na kilka pytań. Wybrałem pytania, które najczęściej pojawiają się w Waszych mailach, w Waszych kontaktach ze mną. Na większość z tych pytań odpowiedzi udzielam na moich filmach, może nie zwróciliście na to uwagi, ale pytacie, więc ja odpowiadam. Jakie pytania powtarzają się najczęściej? Bardzo często prosicie mnie, żebym powiedział Wam, jaka medytacja jest najlepsza, jaką mantrę wybrać, żeby Wam ułożyć jakąś afirmację. Tutaj moja odpowiedź jest niezmienna. Nie znając Cię, nie jestem w stanie ułożyć dla Ciebie jakiegoś dobrego tekstu. To, że napiszesz maila na 3 strony, to nie znaczy, że Cię z tego maila poznam. Dlaczego? Przy afirmacjach, przy medytacjach, przy mantrach ten tekst przechodzi również przez Twoją podświadomość. Dużo zależy od Twojej konstrukcji psychicznej, od tego, jak rozumiesz słowa. Oczywiście jest jedno wspólny punkt. Ten tekst musi być niesamowicie jasny, precyzyjny i dokładnie oddawać to, o co Ci chodzi, to, co chcesz osiągnąć, to, co chcesz zmienić. Natomiast osobiste pojmowanie jest indywidualne i używając czyichś tekstów, możesz sprowadzić się na manowce. Weźmy na przykład takie bogactwo, to Was bardzo interesuje, zresztą o pieniądzach później również będzie. Bogactwo. Dla mnie, gdybym używał tekstu, jestem bogaty. Dla mnie bogactwo to nie jest tylko duża ilość pieniędzy. To jest po prostu duża ilość czegoś. Może być bogactwo komarów, może być bogactwo słów, którymi zostanę zasypany, może być, czego bym bardzo nie chciał, bogactwo problemów i kłopotów. Więc dla kogoś może ten tekst być dobry, dla mnie będzie na pewno zły. Musisz w konkretnych wypadkach, musisz oczywiście bardzo dobrze, doskonale to przygotowując, stworzyć własny tekst. I zapewniam Cię, że ten Twój własny tekst będzie dużo lepiej działał niż tekst, który ja Ci wymyślę, czy tekst ściągnięty z jakiejś książki. Ale owszem, istnieją też pewne uniwersalne teksty. Doskonałym tekstem, jeżeli jesteś na przykład chrześcijanką, jest któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Ten tekst powtarzany może zdziałać wiele. Nie wiem, jeżeli jesteś na przykład muzułmaninem, nie ma Boga nad Allaha, a Mahomet jest jego prorokiem, też dobrze działa. Dla buddystów pokój i szczęście dla wszystkich istot jest bardzo dobrym tekstem. Zresztą ja myślę, że gdyby każdego z nas, niezależnie od środowiska, od wiary, od zapatrywań, obrać z tych zewnętrznych skorup, to by było wewnętrzne, najmocniejsze życzenie każdego z nas. Szczęście, zdrowie, poczucie bezpieczeństwa dla wszystkich istot. Jest też taki tekst, zupełnie uniwersalny. Zwróć się do wielkiego kreatora, do kogokolwiek jest Twój, kim jest Twój Bóg, nie wiem, Jahwe, Allah, energia kosmosu, cokolwiek. Zwróć się do tej istoty i powiedz: Twoje kreacje są wspaniałe, a cuda idealne. Dziękuję. Po jakimś czasie powtarzania tego tekstu zobaczysz, będą bardzo dobre efekty. Pojawią się jakieś okazje, coś się zmieni w Twoim życiu, albo przynajmniej zmieni się Twój nastrój, zmieni się Twoje podejście do życia. Przejdźmy dalej. Następne pytanie. Tutaj przygotowałem sobie karteczkę, wspomagam się dzisiaj karteczką, żeby żadnego z tych pytań nie przeoczyć. Jak się zmusić do ćwiczeń? Mówicie, że próbujecie różnych ćwiczeń duchowych, energetycznych. Nie macie na tyle cierpliwości.
jak się zmusić. Widzisz ćwiczenia energetyczne, czy duchowe, czy jakiekolwiek, również fizyczne, wymagają celu. Musisz wiedzieć, dlaczego to robisz. Mam kolegę, który kiedyś w przeszłości, w podstawówce, zresztą mówiłem o tym na jednym z moich filmów, był takim typowym grubasem. Nic nie mógł z tym zrobić. To były inne czasy, wtedy nie było ludzi puszystych, otyłych, po prostu byli grubasy. Aż pewnego dnia zakochał się. Znalazł motywację. I powiem ci, ćwiczenia przychodziły mu łatwo. Dietę utrzymywał bez problemu. W ciągu kilku miesięcy stał się bardzo zgrabnym, przystojnym facetem. Motywacja. Jeżeli, zastanów się, jeżeli nie chce ci się ćwiczyć, czy duchowo, czy fizycznie, czy jakkolwiek, znaczy, że według ciebie, w głębi twojej duszy, cel jest tego niewarty. A skoro cel jest tego niewarty, to po prostu nie ćwicz. Ale może jednak zastanów się nad tym celem, może warto się poświęcić, a powiem ci, że przy ćwiczeniach duchowych, im więcej ćwiczysz, im dalej idziesz, tym idzie ci szybciej, łatwiej i tym wiele więcej osiągasz. Naprawdę, naprawdę warto. Czy warto dobrze, szczęśliwie żyć? Myślę, że warto, prawda? Więc ćwicz. Zachęcam do ćwiczeń, na moich filmach podaję ci takie różne ćwiczenia. Kolejne pytanie. Są osoby, którym w życiu jakby nic nie wychodzi, wszystko idzie słabo, cokolwiek robią, efekty są niewspółmierne do wkładanego wysiłku. Dlaczego tak się dzieje? I tutaj jest jedna uniwersalna odpowiedź. Pomyśl sobie, kto steruje twoim życiem. Czy ty, czy otoczenie? Zobacz, wiele osób, może między innymi i ty, robi wiele rzeczy, wkłada wiele wysiłków, osiągnięcie celów, które nie są jego, nie są jej celami. Celów narzuconych z zewnątrz, czy to poprzez reklamę, czy przez presję środowiska, czy przez presję w pracy, czy mody. Zastanów się, czego ty naprawdę chcesz i dąż do tego celu. Te cele będziesz osiągać łatwiej, z mniejszym wysiłkiem, i te cele naprawdę dadzą ci satysfakcję. Przejdźmy teraz do tychże pieniędzy, o których wspomniałem na początku. Na moich filmach podaję kilka sposobów na osiągnięcie przychodu pieniężnego, na zdobycie pieniędzy. Natomiast to są tak zwane sposoby nieinwazyjne. Dzięki tym sposobom dostaniesz pieniądze, ale nie takie pieniądze, jakich chcesz. Dostaniesz pieniądze, przedmioty, jakich potrzebujesz, jakich naprawdę potrzebujesz. I to ci przyjdzie z łatwością, jeżeli będziesz za to wdzięczna, jeżeli będziesz wdzięczny za to, co otrzymasz, nawet niedużo. Otrzymasz więcej. Natomiast dlaczego? Dlaczego nie podaję sposobów inwazyjnych, takich, żeby nagle się fantastycznie wzbogacić, zostać królową życia? Wiesz dlaczego? Ze względu na prawo entropii. Jeżeli zastosujesz taki sposób, coś musi się wydarzyć, skądś ta energia musi być zaczerpnięta. Najprawdopodobniej masz w sobie zbyt mało energii, żeby aż tak wielki przychód osiągnąć, więc zostanie zaczerpnięta z jakiegoś nieszczęścia, z jakiegoś bardzo złego wydarzenia. Zapewniam ci, że wtedy te pieniądze staną ci w gardle. Więc nigdy nie próbuj tych sposobów inwazyjnych. Te, które ci podaję, są wystarczające na to, żeby osiągnąć taki zysk, tyle pieniędzy, ile ci naprawdę potrzeba. Kolejne pytanie. Jakie książki czytać? Pytacie mnie często o książki, z jakich książek ja korzystam. Ja korzystam z bardzo wielu książek. Jakie czytać? To też zależy troszeczkę od tego, w jakim kierunku idą twoje myśli. Jeżeli interesujesz się
magią chaosu. Tutaj są dwie książki, które uważam za niezbędne i które pomimo tego, że są dość trudne, należy znać. To jest Petera Carrolla, Liber Chaos i książka Justina Austina Osmana Sper, Księga Rozkoszy w podtytule Miłości Własnej. Może nie jest zbyt łatwo te książki zdobyć, ale udaje się z tego, co mi piszecie, udaje się wam je zdobyć. Z nich naprawdę można bardzo skorzystać. Jeżeli interesujesz się hinduizmem, Wedami, myślę, że tutaj podstawową taką książką, którą trzeba poznać, też nie jest łatwa, ale zakładam, że jeżeli się tym interesujesz, masz podstawową wiedzę, to będzie Prashrahora Shatra Kompendium. Ta książka niestety nie jest dostępna w języku polskim. No, teraz myślę, że większość z was zna języki obce. Można ją zdobyć czy ściągnąć. Tam będzie, zdobędziesz stamtąd bardzo, bardzo dużo wiedzy. Polecam wszystkim też o takim, tym, którzy mają nastawienie bardziej filozoficzne, bardziej chcą zgłębić, jak to się wszystko kręci. Dlaczego to się wszystko kręci, co trzeba zrobić, żeby żyło się łatwiej, Kazam Zadecha i Ramszar. Też mnie wszystkie jego książki są dostępne w języku polskim, natomiast z tego co wiem, jedna czy dwie po polsku jest dostępna. Te też warto przeczytać, jeżeli masz dostęp do i możliwość zrozumienia książek w języku niemieckim, w którym on pisał. Warto. Warto się nim zainteresować, to poszerzy twoje horyzonty, pozwoli ci jakby głębiej wejść w życie. Czytajcie, czytaj też książki te podstawowe z różnych religii. I to nie znaczy, że jeżeli jesteś katolikiem, nie możesz przeczytać Koranu, to nie znaczy, że jeżeli jesteś buddystką, nie możesz przeczytać Nowego Testamentu. Czytaj. Czytaj te księgi, święte księgi różnych religii, uzupełniają się wzajemnie. I jeżeli poznasz wszystkie, dużo łatwiej będzie ci zrozumieć to, co się dzieje. Dużo łatwiej będzie ci zrozumieć, jak masz żyć. O co jeszcze mnie pytacie? Dlaczego nie zdrowieję? Trudne pytanie. I tutaj tego nie zwalałbym na jakąś karmę, na jakieś klątwy. Po prostu zastanów się, czy na pewno chcesz wyzdrowieć. Czy ta choroba nie jest ci w czymś potrzebna? Ale tak w całkowitej prawdzie stań przed sobą. Jeżeli rzeczywiście chcesz się pozbawić tej choroby, czy nie za mało wysiłku poświęcasz w pozbycie się jej? Czy nie za mało wysiłku poświęcasz na to, żeby cieszyć się tą częścią ciebie, która jest zdrowa? I tutaj nawiązujemy do następnego pytania. Pytacie mnie, czy moja terapia pomoże? Czy jeżeli umówisz się ze mną na wizytę, to twoja struktura energetyczna ulegnie całkowitej poprawie? Czy wyzdrowiejesz? Czy osiągniesz harmonię? To zależy od ciebie. To zależy od ciebie, od twojej woli, od twojej chęci, od tego, jak daleko otworzysz się na energię, którą ci przekazuję. W kilku procentach może się zdarzyć, że po prostu nasze energie nie będą ze sobą współgrały. Wtedy to będzie od razu czuć. Także mówię to wszystkim, którzy zaczynają terapię ze mną. Nie gwarantuję niczego. Natomiast 90 parę procent osób odczuwa poprawę lub znaczną poprawę. Kolejne pytanie. Przejdę na drugą stronę karteczki. O oddychanie. Dużo uwagi, dużo słów poświęcam prawidłowemu oddychaniu w swoich filmach. Pytacie, jakie jest najlepsze oddychanie? To również jest kwestią indywidualną, natomiast zdecydowanie ten system, który pomoże wszystkim, a nikomu nie zaszkodzi, to jest 7-1-7-1. Mówią, że Ziemia oddycha w tym rytmie. 7 sekund wdech, sekundę zatrzymania, 7 sekund wydech,
Sekunda zatrzymania. Jak najczęściej, a przynajmniej kilka razy dziennie po kilka minut. Można by te pytania mnożyć. Dzisiaj powiedziałem o tych, które są zadawane najczęściej, z którymi najczęściej się spotykam. Mam nadzieję, że odpowiedziałem również na pytanie, które Ciebie nurtowało. Zapraszam do obejrzenia innych moich filmów, zapraszam do subskrypcji kanału. Znajdziesz tam wiele odpowiedzi, wiele porad, wiele ciekawego materiału. Na dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia.